Cześć, nazywam się Jacek i witam Cię na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Jeżeli interesujesz się starożytnymi cywilizacjami, no to myślę, że trafiłeś na odpowiedni kanał dla Ciebie. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o kolejnym odkryciu, które miało miejsce tym razem w Gwatemali, gdzie właśnie w tych gęstych lasach amazońskich znaleziono ponad 60 tysięcy nowych, nieodkrytych do tej pory struktur, które się przypisuje, że należały do Majów. Tak przynajmniej uważają archeolodzy. I to właśnie im przypisują te wszystkie budowle, które tam znaleźli. Jednym z liderów tego projektu był archeolog Thomas Garrison z Ithaca College. Wspomniał on, że technologia LIDAR, którą właśnie zaczęli wykorzystywać w ostatnich latach archeolodzy, no zmienia zasady gry. I coś, co wcześniej trwało wiele lat, zbadanie jakiegoś, zmapowanie jakiegoś obszaru, teraz zajmuje tak naprawdę nawet i kilka godzin. Tutaj podał on jeden z przykładów, kiedy to niecały obszar o niecałej mili, 1 mili kwadratowej badali ponad 8 lat, no i to nie mieli pewności, na ile to dokładnie jeszcze zbadali ten obszar. Więc powtórzę, przez 8 lat badali niecałą 1 milę kwadratową. Teraz, w ciągu tego właśnie ostatniego badania, w ciągu kilku godzin, samolot zmapował ponad 67 mil kwadratowych. A mało tego, przez cały ten projekt udało im się zbadać 800 mil kwadratowych, więc tak jak widzimy, w ciągu trwania jednego projektu, a więc zajęło im to zapewne kilka miesięcy, zmapowali obszar o wielkości kilkuset mil kwadratowych, a wcześniej zbadanie obszaru o powierzchni niecałej 1 mili kwadratowej zajmowało aż 8 lat. Thomas Garrison wspomniał jeszcze w wywiadzie, że dotychczasowe ustalenia historyków mówiące o tym, że Imperium Majów liczyło jakieś 1 miliona mieszkańców, są mocno niedoszacowane i według tych badań z 2018 roku Imperium Majów mogło liczyć spokojnie licząc 10 milionów mieszkańców, a więc widzimy, że różnica ta była w szacunkach ogromna. Mało tego, te jeszcze nowsze badania pokazują, że w Majów mogło być nawet i 15, a być może nawet i 20 milionów. A więc obszar ten był kilkukrotnie bardziej gęściej zaludniony niż szacowali to nasi historycy, no którym tak naprawdę przecież ufamy od kilkudziesięciu co najmniej lat, czy od kilkunastu, od kiedy to pojawiły się tego typu informacje. Jak widzimy, kolejny raz pomylili się i to no bardzo, bardzo grubo. Okazało się, że największe miasto Majów, Tikal, jest 3 bądź 4 razy większe niż do tej pory uważali naukowcy. Mało tego, w mieście tym znaleźli piramidę, o której wcześniej nikt do tej pory nie wiedział. Badacze odkryli jeszcze, że Majowie dysponowali ogromnym systemem nawadniającym, ponieważ do tej pory no, wiedzieliśmy, że Majowie korzystali z różnego rodzaju pól, ale nie spodziewali się archeolodzy, że te systemy nawadniające były faktycznie aż tak ogromne i tak rozbudowane. Jak widzimy, Imperium Majów było znacznie, znacznie większe niż do tej pory przypuszczaliśmy i myślę, że jeżeli chodzi o stopień zaawansowania, to bliżej im jest jednak do kultury greckiej czy zaawansowanej cywilizacji chińskiej, niż tak jak do tej pory uważano ich Majów za jakieś cywilizacje, które żyły sobie w niezbyt rozwiniętych miastach, państwach. No ale jak widzimy, już wspominałem, że dotychczasowe ustalenia no nie były zbyt trafne. Oprócz setek wcześniej nieznanych struktur, obrazy LIDAR pokazują drogi, które łączyły ośrodki miejskie. Złożone systemy nawadniania, o których już wspomniałem, i wykorzystywanie tarasów wspierało intensywne rolnictwo, a to umożliwiało znowu wykarmienie tak ogromnej liczby ludności. Kolejnym badaczem, archeologiem, który brał udział w tym projekcie, był Marcelo Canto z Uniwersytetu w Tulane. Wspomniał on, że Majowie nigdy nie wykorzystywali koła ani zwierząt jucznych do transportu tych ogromnych bloków. Mimo to, jak on to powiedział, potrafili oni dosłownie przenosić góry. Nasi historycy zdawali sobie sprawę, że między Majami dochodziło do różnych bitew i wojen, jednak nie wiedzieli oni, że dysponowali oni tak rozbudowanymi murami i systemem wież obronnych, co tak naprawdę dawało możliwości do różnego prowadzenia różnego rodzaju działań wojennych, no, ubierając różne rodzaju taktyki, właśnie jeżeli chodzi o obronę czy atak. No i tego nasi archeolodzy do tej pory nie wiedzieli, więc to jest to kolejna nowość. Badanie to jest pierwszą fazą inicjatywy Pakunam LIDAR, czyli 3-letniego projektu, który docelowo ma zmapować 5000 mil kwadratowych nizin w Gwatemali, czyli to jest to jakieś 14 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest cel właśnie tego projektu. Kolejnym archeologiem, który wypowiedział się w kwestii Gwatemali i tych odkryć, jest pani Katharine Rees-Taylor, archeolog z Uniwersytetu Calgary. Wspomniała ona, że
Po dziesięcioleciach przeczesywania lasów żaden archeolog nie natknął się na te miejsca. Co ważniejsze, nigdy nie mieliśmy pełnego obrazu, jaki daje nam ten zestaw danych. W tym odcinku to będzie już wszystko. Jak widzimy, archeolodzy odnaleźli, mimo że badali obszar, który już teoretycznie był częściowo zbadany, to odkryli tam nieznaną do tej pory piramidę, ponad 60 tysięcy różnego rodzaju budynków, które pozostawili Majowie. Dowiedzieliśmy się także więcej rzeczy na temat ich struktur obronnych, wież obronnych, a także systemów nawadniania. Widzimy więc, że imperium to było znacznie lepiej rozwinięte, niż sobie do tej pory wyobrażaliśmy. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć, na razie, pozdrawiam.